Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, oczywiście, opcja pełny ekran. Obiecałam realizację, to jest słowa tego nie lubię, tak, właśnie perfumowego. Stałam oznaczona przez perfumowy orient Express, a pytania mi podesłała i Moja Wicka, i też autorka kanału, parasola 10, że nic nie poprzekręcałam. przekręcałam. Pytanie z 12, już próbowałam go realizować, tak powiem, idąc sobie w zoo. Natomiast, wiadomo, ograniczona tym czasem nagrania, wyszło jak wyszło. Chociaż do dwóch rzeczy się odniosłam. Oczywiście, bez przygotowania spontanicznie nagrałam odpowiedź, jak jest najlepiej, oczywiście. Zresztą, to nie w moim stylu by było przygotowywanie się do tego. Więc, pytania są takie dosyć podstawowe. Ja już kiedyś nagrywałam różne takie moje projekty pytań, które były takie bardziej, że tak powiem, zaawansowane, bardziej takie nastawione w stronę takich. Yy, Troszeczkę udziwnie, niższości i tak dalej, także może trochę trudniejsze do realizacji, takie bardziej idące w konkretne motywy i tak dalej, Będzie niedługo właśnie uaktualnienie tych moich projektów pytań, może coś nowego. Natomiast odnosząc się, kontynuując kwestię tamtego, odniosę się jeszcze nadal do numeru 1 i 2, że coś tamtego nie ogląda, żeby tutaj było zbiorczo. Ja sobie <grytanie> pokażę moje bezgroły. Taki mam dostęp do siebie. Przepisałam te pytania bardzo skrótowo żeby móc teraz telefonem właśnie to zrealizować. I otóż, jeżeli chodzi o kwestię pierwszego pytania, aktualny stan flakonów, ilość flakonów w mojej kolekcji. Więc powiem szczerze, to było już około 500 powiedzmy pierwsze oko. Zeszłam myślę, że jestem bliżej 400 już, szczęśliwie. Chcę zejść jeszcze dalej, jeszcze dalej. Może mi się w końcu da do 111. Kocham liczbę 11, także z dwóch 11 będzie idealne. Zobaczymy, jak to wyjdzie z realizacją są ciągłe rotacje i tak dalej, także różnie to wygląda jest ym, moja tak zwana garderoba perfumowa yy, to jest poziomka na y, fragranticę, tam jest w miarę aktualny stan, chociaż nie ma tam zgodnych niektórych zapachów których nie ma na Fragrantice i tak dalej, o tym już mówiłam bo są zapachy mało znane, jakieś niedostępne w Polsce jakieś perełki mało, takie bardzo takie, że tak powiem rzemieślnicze, marki niszowe i tak dalej, których po prostu niestety ale na Fragrantice jeszcze nie ma ulubiona kategoria nuty ja już tam się odniosłam. Ja jestem bardzo, że tak powiem, zielona, kwiatowa. Zielona, kwiatowa, zielona aromatyczne, kwiatowe, kwiatowe zielenie, kwiaty chłodne, dystansujące, bez jakichś nadmiernej słodyczy, chociaż i część słodszych kwiatów również. Niektóre motywy gór mam, na przykład kawa na tak, chociaż jej nie pijam. Yy, większość motywów górną nie do końca, jakieś wanilia tego typu, to nie moje klimaty. Yy, szlachetne drewna, to na pewno na tak. <laughs> intrygujące. Yy, niektóre przyprawy. Na przykład cynamon na no tak, ale już z różnymi przyprawami, na przykład gozik na nie. Bardziej mi wskazał takie nuty, które kompletnie nie pasują. Chłodne, takie dosyć dystansujące, wilgotne paczule na no tak. Skóra, w wydaniu zamsz na no tak, także. Generalnie najbliższa mi grupa to jest taka bardziej zielona, zielona aromatyczna, zielona kwiatowa, kwiatowo-zielona, róża w takim wydaniu zielono-mokrym, takie właśnie zielonogrody, różne zioła, aromatyczność, wilgotna ziemia, jakieś takie wilgotne powietrze, powietrze po deszczu. co są rzeczy, które też bardzo lubię w naturze. Za i kwiatami raczej nie przepadam, zwłaszcza jaśmin indolowy w winolowym wydaniu, czy też gardenia, która się z kokosowo układa. Natomiast tuberoza już raczej częściej, kwiat pomarańczy też, to zależy jakie ujęcie. Lilia na przykład lubię z owoców, to na przykład bardzo lubię pożyczkę czarną, czerwoną, z jest gorzej, jeżeli chodzi o ujęcie w perfumach, nawet niszowe. Liście pożyczki bardzo lubię, liście malin, wiśnie, ale w takim bardziej wytrawnym wydaniu typu do realem parfum, cudowny zapach. Także yy, z owocami jest różnie, Czyli tak samo w życiu, yy, dużo owoców, jestem bardzo owocowa, ale jeżeli chodzi o jedzenie, natomiast są owoce, których nie lubię i też w sumie w perfumach to się przełożyło. Zresztą dużo tych się przejawia, jak lubię w jedzeniu w perfumach też, ale bym ja wskazała coś, czego na przykład wanili nie lubię i w jedzeniu i w perfumach. Chociaż są wyjątki w sensie są peruki waniliowe, ale to już takie naprawdę y, bardzo, że tak powiem, unikalne wanilie, intrygujące, szlachetne, bardzo nietuzinkowe. No i często już niedostępne. Pierwsze perfumy, pamiętam, jest Pyntek. Tak. Ja mam zawsze zapachowcem e, takie moje, że tak powiem, dawne, dawne po prostu uhu. Uh, takie początki, w sensie pamiętam, że dostałam od perfumy z ręki Ariel w takim zielonym flakoniku z, z tytułu chyba z Oriflame. I pamiętam, że dostałam od koleżanki na Mikołaja y, takie dzwoneczki z Avon. I pamiętam, że y, ta Ariel była taka dosyć świeża. Te Avon dzwoneczki mi się generalnie wtedy podobały. W sensie były takie, gdy mi się większość np. zapachów ogólnie nie podobała, y, one jakoś tak były takie perfumeryjne i takie mi się wydawały eleganckie, ale takie po prostu pasujące do na przykład mojego aktualnego wieku. I muszę przyznać, że były bardzo komplementowane. Ym, pamiętam, miałam wtedy manię grania w tutolotka z moimi stałymi liczbami. Mam nadzieję, że te liczby w końcu nie wygrały, przez w końcu grać, ale pamiętam, pan, który tam przyjmował zakłady właśnie yy, z razem się zakłócał, jaki to jest piękny zapach. Więc te komplementy faktycznie mi towarzyszyły od, od najmłodszych lat, jeżeli chodzi o perfumy. Rozczarowanie. Rozczarowaniem była Mona Waniliowa, Mona di orioveni, ponieważ ja się spodziewałam iście pireckiego, pięknego klimatu. To było tak przygrodzona, tak odymiona tak nieprzyjemna wanilia, że ja Wani nie lubię, ale tamten zapach to był jakiś koszmar po prostu. Chociaż wiem, że później ten zapach zreformulowano, mogłam teraz spauzować i jeszcze sobie przypominać jakieś inne rozczarowania. Generalnie rozczarowań, bo już dziś było pełno, bo mnie rozczarowuje prawie większość rzeczy, takich nowości mainstreamowych. Nawet dobre marki idą w tak złą stronę, także ogrom rozczarowań, ale takie np. rozczarowania bardziej bym może się poświęciła rozczarowaniom niszowym, bo tam człowiek może by na coś lepszego liczył. Chyba liczyłam na lepsze ujęcie w Jowoy. Tym. Mm, ale mi zasmuknęła nazwa. Kondult. Kondult. Chyba też liczyłam na przykład na ciekawszą czekoladę w Soriso, Profumum Roma, to są takie. Było trochę tych jednak rozczarowań. Yy, liczyłam na bardziej przyjemny klimat w yy, zieloności, panorama. Olof Studio. Prezent. Jakieś perfumy, powiem skrótowo, wiem, że tak, taki no, idealny na prezent, czyli taki uniwersalny na prezent. Ja czegoś takiego nie uznaję. jestem dosyć z przeciwniczką e, perfumowych prezentów, z różnych względów, o tym już nagrywałam. No chyba, że mam osobę, która raczej nie ma z, e, jakichś takich określonych, z, sprecyzowanych upodobań i po prostu dania sobie się wszystko podoba. Nie wiem, generalnie jestem przecież przeciwnikiem, bo to, że coś jest takie ładne, kremowe, takie no, przyjemne, to nie znaczy, że każdym podpecywem ktoś może woli bardziej jakieś takie charakterystyczne. Możemy powiedzieć, że każdy lubi zapach mandarynek, ale może jednak niekoniecznie lubi perfumy hesperydowo-cytrusowe, także... Raczej na nie, a już dawanie jakichś słodkościowych, takich popularnych klimatów typu la vie belle, i tak dalej, to już po prostu kompletnie się nie zgodzę z tym, że to jest jakiś dobre na prezent. Yy, dla mężczyzn, więc jeżeli chodzi o fenomenalne męskie perfumy, oczywiście Amouage Memoire Men. Takie słodko-ziołowe, kozankowe typu Fuzer Bengal, Parfum de Empire, piękne to jest oczywiście marki z Sade et d'Orange. Z takich męskich, które ja lubię na przykład na darku, to oczywiście też różne wetiverowce szlachetne, i to jest dużo takich klimatów, z takich właśnie zielono-drzewnych. Zonka, Larty ząb, przepiękny, przyprawowy klimat był na skórę męską. Także generalnie drzewne, szlachetne klimaty, zielenie z drzewami, jakieś ziołowe tnefin na przykład, takie ciekawsze ujęcie w stylu właśnie ziół Hermesa, właśnie z Rouge ban Rouge. Komplement oczywiście jest za Ganimet, ogrom komplementów za Belenodore, za ogólnie pożyczkowe klimaty, czyli Diptik, Sublim Balkis. No, za to naprawdę ogrom komplementów. Zawiśnie też faktycznie bardzo dużo komplementów. Ogólnie muszę przyznać, że u mnie to faktycznie te komplementy perfumowe towarzyszą. Ja w kółko coś testuję, coś mam w użyciu, co chwilę ode mnie czuć i co chwilę właśnie komplementy od osób e, z, mi znanych, od mojego otoczenia, od osób też właśnie obcych na ulicy, restauracjach, kinach i tak dalej. To są mnie ludzie zaczepiający na ulicy, dopytujący się, nie wiem, w tramwaju, w tramwaju w restauracjach. E, oczywiście sąsiedzi, że w... mam już taki, że tak powiem, dopisek do mnie, że jestem e pani od perfum w bloku. Ulubione z kolekcji, no w tym momencie myślę, że Ganymede bardzo lubię butikowe Loewe, czyli Alessio, Ciroc Proverte na pewno też Belen d'Orel na pewno też kawę Acro Awake, bardzo mi się podoba kawa w takim drzewnym, korzennym wydaniu, czyli Majda Bekali, Fusion Sacre Obscur. Generalnie muszę przyznać, że to, to są już takie naprawdę... Ogrom różnych perełek w mojej kolekcji, taka bardzo, yy, że tak powiem, ukierunkowana, już yy, no, udoskonalona kolekcja, aktualny stan. Po prostu co mi nie pasuje, to jednak nie zostaje ze mną. No i niestety jednak będzie część druga. Kończy się czas nagrywania.